Magnus Carlsen zastosował debiut orangutana, czyli B4 w pierwszym posunięciu i finalnie doszło do takiej sytuacji. W tej pozycji czarny ma tylko jedną słabość, ale to wystarczyło Carlsenowi, żeby tę partię wygrać. Nastąpiło hetman C2, czarny odpowiedział błędnym król G7 i teraz skoczek E3, więc jest już presja na tego pionka. W partii poszło A5 i to pozwoliło Magnusowi zagrać A4, ten hetman zostaje wygoniony i teraz hetman B3 i okazuje się, że pionka D5 nie ma jak bronić i finalnie Magnus oczywiście tę partię wygrał. Więc tak jak widzicie, nawet takimi dosyć głupowymi otwarciami Magnus jest w stanie ogrywać silnych arcymistrzów.